Witam w tam gorąco. W kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 8 grudnia 2020 roku. Delikatne spadki. Mike ma problemy z kanałem, o tym sobie za chwilę porozmawiamy i parę dosłownie wiadomości. Nie ma ich dużo. Nie miałem ogólnie wychodzić z wiadomościami dzisiaj, bo czekam na Crypto Crew, jak się pojawi, i jeszcze mam jedną audycję do nagrania na niedzielę. Także dzisiaj jest bardzo zajęty dzień, można mówić. W tym przypadku chciałem wszystko poprzesuwać. Na wieczorne audycje Jeżeli chodzi o Dzień Dobry Krypto na kolejny dzień Ale tylko dlatego, że i Bitcoin spada I Majka nie ma też ostatnio Bo ma problemy z kanałem Chciałbym Wam przekazać najświeższe wiadomości Też w tym aspekcie Dlatego wychodzę bardzo szybko z tymi informacjami Więc zaraz do nich przejdziemy Najpierw zobaczmy Coingecko, co tutaj się dzieje Bitcoin 18645 dolarów W ostatnich 24 godzinach Minus 3,1% Jednak ta korekta nadchodzi i za chwilę zastanowimy się jaka cena musi utrzymać Bitcoina, żeby nie spadać jeszcze niżej. O tym za chwilę Projekt, które sobie najlepiej poradziły. Compound 14%, Blockstack 12,7%, Band Protocol 1,8%, ale uważajmy na te czerwono-ostatnie godzinne świece, które mogą Zmieść z powierzchni Ziemi zarobek z ostatnich 24 godzin, a te, które straciły najwięcej to jest NEM, minus 12% Fortune, minus 102 status, minus 9%. No i właśnie, jeżeli chodzi o Majka, nie można go nigdzie znaleźć, bo jego kanał został usunięty, ale pamiętajmy, że już takie rzeczy się zdarzały wcześniej, więc miejmy nadzieję, że to jest taki tymczasowy problem Majka jego, Jak tutaj widzimy na, na Twitterze. Mój kanał został usunięty lub zawieszony. 3 lata pracy w tym momencie i mam nadzieję że to jest tylko pomyłka dodaje Mike Satoshi dodaje też tutaj oczywiście śledzimy go na innych kanałach. Ja tutaj dodam link na LBRY TV też można wejść ja tutaj dodam linka na samej górze będziecie mieć będziecie mogli go śledzić na tym kanale w razie czego takim szybkim zapasowym a miejmy nadzieję że bardzo szybko to zostanie rozwiązane. Jeżeli się zna osoby można powiedzieć ze świata YouTube'a i one to popchną dalej, a na pewno można retweetować Majka Satoshi'ego posty i w tym do Team YouTube napisać, dlaczego został usunięty. Także będziemy obserwować tutaj, co się, co się dzieje. Prawdopodobnie to jest jakaś pomyłka, błąd algorytmu lub jakieś działanie, nie wiadomo, po jakimś live'ie osób, które może nie wiadomo, co chciały tutaj uzyskać. Także zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi z Majkiem Satoshi i czy ten kanał zostanie bardzo szybko przywrócony, bo to jest chyba najważniejsze dla osób, które. No, nie reklamują skamów. Przynajmniej tak, przynajmniej mi się wydaje. Jeżeli chodzi o Kryptonaród, nie znam osoby, która dzisiaj by cokolwiek reklamowała niezgodnego z, no, powiedzmy, wizją tutaj osób, które mają poukładane albo przynajmniej ten. Kręgosłup moralny w świecie krypto jest zachowany, także miejmy nadzieję, że to błąd i Mike za chwilę się pojawi, ale na razie go nie można nawet w wyszukiwaniu w YouTube znaleźć. Także jeżeli nie widzicie żadnej treści od Mike'a, wiecie dlaczego. Na Twitterze można pytać. Można pytać też na Discordzie, gdzie jest kryptoNarut. Zapraszam. KryptoBidlord dodaje oczywiście do zobaczenia przy 10 tysiącach dolarów, nie wiem, czy on <laughs> często używa. Y oczywiście takich zagrań na Twitterze zupełnie wbrew opinii publicznej. Chyba. On na to gra na Twitterze, żeby przyciągnąć osoby, które mówią a 10 tysięcy dolarów, ha ha ha, to się nie zdarzy. CryptoBitlord w tym momencie znowuż gra pod publikę <gryw> bardziej i do zobaczenia przy 10 tysiącach dolarów, tylko dlatego, że zobaczył małą korektę. Nathaniel Proper mówi też o problemie na Coinbase, które wpłynęło na wysiłki firmy mające na cele zabezpieczenie jej bitcoinów. Dlaczego? Wśród osób, które zdezygnowały tej jesieni, by zaprotestować przeciwko nowej polityce wewnętrznej Coinbase'a były 4 z 7 osób z najbardziej krytycznego zespołu do spraw bezpieczeństwa zespołu zarządzającego kluczami podały źródła zespół zarządzający kluczami. Kąt offline oczywiście jest odpowiedzialny za zabezpieczenie kluczy kryptograficznych w portfelach Coinbase, w których przechowywana jest większość kryptowalut firmy. Powiedziano mi gdzieś w okolicy 30 miliardów dolarów w tym momencie. Żadna praca nie jest bardziej fundamentalna dla sukcesu firmy. Te prace wymagają niezwykle specjalistycznej wiedzy, nie są łatwe do zastąpienia. Powiedziano mi też, że utrata ponad połowy zespołu spowodowała cofnięcie nowych projektów i wymagała wielu wewnętrznych zmagań, aby obsadzić te role. Ciekawe, że ci eksperci od kryptografii z tak specjalistyczną wiedzą techniczną byli jednymi z najbardziej skłonnych do protestu przeciwko nowej polityce braku polityki, którą CEO Brian Armstrong ogłosił we wrześniu. Czyli chodziło Brianowi Armstrongowi o to, żeby być apolitycznym w firmie. Ani za jedną stroną, ani za drugą stroną. Czyli Trump, Biden. Po prostu przechodzimy do firmy, politykę zostawiamy na bok. Niektórym to się nie spodobało po prostu. No i faktycznie, to jest ciekawe, że ci eksperci, którzy mieli dostęp do tych kluczy, Pewnie gdzieś to będzie obsadzone, to nie ma, nie ma jakiegoś problemu jeszcze, ale ciekawe, że właśnie te osoby zdecydowały się odejść, tak? Te kluczowe do kluczy prywatnych na Coinbase. To jest ciekawe, jak jest zarządzana taka firma, że nawet nie można być apolitycznym dzisiaj w firmie Coinbase, tylko trzeba wziąć jedną lub drugą stronę i wtedy można prowadzić spokojnie firmę. Przypomina mi to troszeczkę, wiadomo, układy, układziki, a wtedy wszystko jest fajnie. W naszej firmie. Bitcoin może mocno spaść, jeśli nie uda mu się utrzymać 18700. Tutaj analityk oznacza, moneta jest obecnie sprzedawana, no, czyli ten artykuł był pisany przy 19200. W tym momencie jesteśmy, zobaczmy jeszcze raz, przy jakiej cenie, w momencie tej audycji 18721, czyli jeszcze jesteśmy w tych granicach, które oni tutaj. Zauważyli 18,700. Jeżeli nie utrzymamy 18,700, możemy spadać z korektą bitcoina do 17 000, no Na dziennie, oczywiście, chociażby, żeby tutaj się utrzymać na tej. Cenie. Wydaje się, że BTC jest przygotowane do utrzymania tego poziomu na razie. Analitycy utrzymują długoterminową, optymistyczną pozycję na wiodącej kryptowalucie, ponieważ gracze instytucjonalni nadal wkraczają w tą przestrzeń. No i mamy tutaj jednego z tych analityków, który twierdzi, że na trzydniowym wykresie Bitcoin nie wygląda zbyt ciekawie, jeżeli zamknie się powyżej 18700 dzisiaj, dzisiejszej nocy i prawdopodobnie dostaniemy niesamowite, długie wejścia powyżej tej ceny, ale jeżeli nie, no to 16900, to wtedy też bardzo duże pieniądze mogą w tych granicach jeszcze raz wchodzić, jeżeli będzie kolejna korekta. Rumunia używa rozwiązania blockchain do monitorowania wyborów krajowych. O, to by się przydało na pewno w Stanach Zjednoczonych, zamiast może dominion tego systemu, ale rumuński organ wyborczy. Czyli zastosował tutaj technologię blockchain w niedawno zakończonych wyborach, które odbyły się 6 grudnia. Rozwiązanie zostało zintegrowane z systemami wyborczymi w kraju i aplikacjami wykorzystywanymi w wyborach parlamentarnych jako rozwiązanie uzupełniające przejrzystość wyników. Rozwiązanie blockchain zostało wcześniej zaproponowane przez Special Telecommunication Service STS jako sposób monitorowania frekwencji i zapobiegania nielegalnym głosowaniom. Było to również częścią szerszych starań STS, aby zwiększyć zaufanie wyborców i konkurentów wyborczych do integralności danych. I informacji zarejestrowanych w istniejącej infrastrukturze głosowania wyborczego. Na pewno to jest rozwiązanie, które byłoby potrzebne w niektórych krajach. Ostatnio też Japonia nawet korzystała z blockchaina Rosja, też w niektórych głosowaniach regionalnych, także tutaj widzimy na pewno adopcję poza krypto, czyli blockchain jest używany. Niekoniecznie to Jest związane z tymi projektami, w które inwestujemy. Także nie do końca jest to informacja dla nas potrzebna. Ale jeżeli będziemy widzieć, że jakiś projekt, w który chcemy zainwestować, chciałby dojść do takiej technologii, wiemy, że jest na to zapotrzebowanie. 34 miliony dolarów w Bitcoinach zażądano od giganta elektronicznego Foxconn po doświadczeniu ataku ransomware DoublePayer w okolicach święta Dziękczynienia, czyli kolejny atak który jest związany tutaj z opłatą bitcoinem. zażądali ponad 1800 bitcoinów. Grupa hakerów podobno naruszyła dane z zakładu firmy w Ameryce Północnej podczas weekendu. Od czasu ataku witryna placówki nie działa, osoby atakujące opublikowały pliki Foxconn na wyznaczonej stronie internetowej do wycieku danych, jednak ujawnili tylko ogólne dokumenty biznesowe i raporty i powstrzymywali się od publikowania jakichkolwiek wrażliwych danych finansowych lub pracowników. Raport twierdził ponadto, że przeprowadził wywiady z hakerami, w których potwierdzili, że atak dotyczył tylko placówki w Chowską w Ameryce Północnej, a nie całej firmy. Sprawcy podobno zaszyfrowali około 1200 serwerów, ukradli 100 GB niezaszyfrowanych plików i usunęli 20 do 30 Terabajtów kopii zapasowych. Wow. Gigantyczne media społecznościowe nadal budzą kontrowersje, nawet jeśli desperacko próbują ich uniknąć. Zaledwie tydzień po tym, jak Facebook zmienił nazwę Libra na Diem. Co po łacinie oznacza dzień, firma może stanąć w obliczu pozwów ze strony londyńskiej aplikacji fintech o tej samej nazwie. Więc tutaj no, czasami zmieniają te nazwy i nawet chyba nie sprawdzą, czy ktoś jej nie ma. I teraz będzie problem z pozwem, który może tutaj mieć milionowe odszkodowanie, jeżeli chodzi o używanie tej samej nazwy, albo będą po prostu zmieniać tą nazwę jeszcze raz. Więc nie wiemy jak dokładnie tutaj, ale brytyjski startup zastanawiał się nad pomysłem rezygnacji. Powiedział: Jesteśmy małą firmą, ale zespół prawny stanowczo poradził im, aby podjęli działania w celu ochrony marki. Facebook nie wymagałby aż tyle wysiłku, aby dowiedzieć się, czy usługa finansowa jest jeszcze jedna, DM. Po prostu nie sprawdzili tego. Oczywiście przyjęli pogląd, że możemy ich po prostu zmiażdżyć, bo jesteśmy Facebookiem. Czyli aha, z jednej strony. Bardzo możliwe, że ich po prostu wykupią, tak? bo mogą sobie na to pozwolić. a Oni zmienią nazwę na zupełnie inną. Zobaczymy, jaki będzie yy, no, wydźwięk tej całej sytuacji. Monero zamyka najwyższą dzienną świecę od 2018 roku. Nie tylko Bitcoin tutaj ostatnio sobie świetnie radzi, ale też Monero. Cena znajduje się w krótkoterminowym równoległym kanale rosnącym, więc cena Monero w końcu przesunęła się powyżej obszaru oporu 133 dolarów, z czym walczył przez cały listopad. Długoterminowe poziomy Monero są obiecujące, a więc jeżeli chodzi o Fibonacci, jest obecnie w trakcie przesuwania się powyżej tego obszaru oporu 0,382, celując poziomy zniesienia 0,5 0,618 na Fibie, odpowiednio 166 i 199 dolarów za jedną Monero. Huobi HUSD, czyli HUSD bardziej, będzie na Nowym blockchainie Nervos. Stablecoin z giełdy Huobi w stosunku 1,1 do dolara właśnie wyjdzie na tym blockchainie. Publiczny blockchain Nervos próbuje stać się chińską odpowiedzią na Ethereum, szczególnie jeśli chodzi o sektor zdecentralizowanych finansów, DeFi. Wkrótce będzie miał wreszcie kluczowy element w tym zadaniu. Pierwszy stablecoin oparty na dolarach. HUSD wydany przez wspieraną przez Huobi Stable Universal Limited. I tutaj bardziej ten Nervos, cały blockchain jest wspierany przez firmy. Chińskie, uznane w tym Sequoia, China PolyChine Capital i China Merchant Banks International, spółkę zależną będącą w całości własnością China Merchant Bank. Nervos znajduje się również na liście sześciu głównych publicznych łańcuchów bloków, które są dostępne w ramach sankcjonowanego przez państwo projektu infrastruktury blockchain, sieci usług opartych na technologii blockchain. HUSD będzie pełnił różne role w przypadku użycia DeFi na Nervos, tym jako token płatności, magazyn wartości i pomoc pomiędzy walutami fiducjarnymi i kryptowalutami. Podano w komunikacie... Prasowym. Także tutaj widzimy, że nie tylko na Ethereum, HUSD, już niedługo na blockchainie, pewnie tutaj związanym z Republiką Ludową Chin. Jeszcze jedną rzecz powinniśmy obserwować w cenie Bitcoina, a bardziej to, co może ją doprowadzić do niższych pułapów, jest to, co się dzieje na mt Goxie. Zbliża się termin rehabilitacji Goxa. Pamiętajmy, że on jest co miesiąc przesuwany, także może być to samo w tym. Czasie, ale 15 grudnia można powiedzieć, że mogą zacząć być wysyłane te bitcoiny, czyli osoby, które straciły pieniądze w wyniku implozji w 2014 roku. 15 grudnia, bardzo możliwe, że będą gdzieś tutaj wysyłane te bitcoiny. Ustaw alert o wpływie. Mt. Gox zarządza swoim ryzykiem, ostrzegł obserwujący na Twitterze dyrektor generalny kryptokłom King Jongju. Mt. Gox była najbardziej znaną giełdą kryptowalut, dopóki nie została skakowana dla funduszy obejmujących 860 tysięcy bitcoinów. Po latach kłótni prawnych w ramach programu naprawczego wierzycielom zostanie rozdane około 140 tysięcy bitcoinów. Także to nie jest te 860, a. 140. Jak zauważa kryptoKąt, przekłada się to na dużą potencjalną presję sprzedaży przy około 28 tysiącach bitcoinów wydobywanych każdego miesiąca. Ta ilość, czyli te zobaczmy jeszcze raz, około 140 tysięcy bitcoinów, to jest 5 miesięcy takich wydobywanych bitcoinów, które dzisiaj są bardzo łatwo skupywane, ale jeżeli pojawi się dużo więcej z MT Goxa, może to świadczyć o presji sprzedażowej, więc zobaczmy najpierw. Musimy się dowiedzieć, czy 15 grudnia jeszcze raz nie zostało o miesiąc przedłużony to, ale miejmy to gdzieś w tyle głowy, żeby pamiętać o tym. Dobra, mamy to, będziemy obserwować, co się dzieje tutaj z Majkiem. Ja jeszcze raz dzisiaj o godzinie 20:21 jestem umówiony z kolejnym gościem na niedzielną audycję, także jeżeli wyjdzie Crypto Crew o tej godzinie, ja dopiero nagram go później. Gdzieś o godziny 22-23 dopiero zacznę nagrywać, więc dopiero może się pojawić po północy, a newsy już odpuścimy sobie i prawdopodobnie z rana gdzieś tutaj nagram z ostatnich 12 godzin. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.